CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. No hej, witajcie po raz kolejny w Phantom Painie. Wiem, że pojawiła się dość poważna przerwa pomiędzy ostatnim i przedostatnim odcinkiem, a co spowodowane było tym, że mój komputer niestety padł, a raczej system padł, nie mogłem go uruchomić, więc musiałem na nowo wszystko instalować, wszystko, no wiadomo, aktualizować, wszystko robić na nowo, całkowicie. Na szczęście zapisy we Steamie są stałe, są w tej chmurze, więc akurat co do zapisów nie było problemów, więc jak widzicie, już wróciłem do tego, do Phantom Paina. Przerwa była, na szczęście też wcześniejszy odcinek, czyli ten ostatni odcinek, który widzieliście, to go wrzuciłem po zrenderowaniu od razu na nośnik przenośny, więc byłem uratowany pod tym względem, że nie musiałem go nagrywać po raz kolejny. Chociaż ten plus. Aha, kamery, świetnie. No, teraz total stealth i teraz będzie trochę gorzej, widzę. Kamery, ten. Tylko kurde, nie wiem, czy zniszczenie kamer spowoduje od razu jakąś reakcję, czy nie. Jakby wiedzą. Najgorsze jest to, że wejść tutaj jest bardzo łatwo, gorzej jest wyjść. Bo nie ma drzwi. Właśnie. No cóż. Będę musiał coś wykombinować. No ale tak, to jest misja War Economy, jeśli pamiętacie lub nie pamiętacie, to jest ta misja, w której mamy załatwić żołnierza służb i handlarza bronią. Tylko oczywiście teraz będzie o wiele gorzej, z tego prostego względu, że to jest total stealth, więc nie mogę być zauważony, więc jest troszkę dupa. I nie dlatego, że tutaj muszę się zakradnąć, żeby załatwić sprawę, tylko to, że kurde, są tutaj parę jednostek walkerów, które... Analysis complete. Analysis complete. Co jak co? A weźmiemy go. Przesłuchamy, znokautujemy, włożymy do kosza. No, on jeszcze nie ma kamizelki. Ja specjalnie celowałem w nogi, bo myślałem, że ma kamizelkę. No, zadanie nie jest trudne. A że to jest total stealth, to już jest trochę gorzej. Tylko, nie wiem jeszcze, jak długo będzie w ogóle seria z Phantom Paina trwała, z tego prostego względu, że skończyłem już wszystkie side opsy, dosłownie wszystkie. I po ich wykonaniu nie pojawiło się żadnych dodatkowych, więc to jest dobrze. Natomiast nie wiem, jak dużo jeszcze jest misji głównych, chociaż w sumie podpowiedź już jest, ponieważ po ostatnim wykonanym misji głównej pojawiły się 4 dodatkowe, które są cięższe niż te, niż standardowe, ponieważ ta jest total stealth, potem są 2 na extreme, więc to będzie trudne. No i potem jest jeszcze jedna misja Substance, czyli nie mam sprzętu, nie mam towarzysza, jestem ten, nie mam nic i muszę ruszyć na przeciwników. Na szczęście chyba nie jest to aż tak trudne pod tym względem, że będzie na przykład przeciwnicy będą
na wyższym levelu, albo że pojazdy ich będą na wyższym levelu, ponieważ misja polega praktycznie właśnie na tym, żeby załatwić wroga, wrogi oddział wojskowy, w sensie, że pojazdy ciężkie. Więc tak wygląda i on te cztery misje, które jeszcze zostały. Jedna oczywiście jeszcze jest nie to teoretycznie chyba ostatnia, tak myślę, bo ostatnią misją jest walka na Extreme z Sahalantropisem, więc będzie bajecznie wręcz walczyć z nim po raz kolejny. Czy on ma kamizelkę? Ma kamizelkę, cholera jasna. A wiem, że jeden ze z tych walkerów na pewno po tym, jak ci przyjadą tutaj na tą inspekcję, to od razu będzie chciał przyjść. Więc będzie kłopot lekki. To jest to. No plus tego czas oczekiwania, trzeba będzie trochę poczekać, zanim ci tutaj się wybiorą. Ten ma wyrzutnie, ale nie ma kamizelki. Ten ma... Nie mogę powiedzieć, czy ma, czy nie ma kamizelki. Mam nadzieję, że mi się uda załatwić tą misję na ten Total Stealth, tylko kurde, te kamery będą problemem. Będę musiał, no innego wyboru nie mam, je wyeliminować z obiegu. Bo jedyne wyjście, co później mam, to tu, albo ta tutaj krata. Która też ma kamerę koło siebie, więc będę musiał załatwić tą kamerę na pewno, wydostać się stąd i dostać się do helikoptera. Hand granadę. Za chwilę powinni się wydaje. Dymany. Jeszcze snajperzy, cholera. O, wysokie statystyki, a weźmiesz go, to od razu ma zamiast S czy S+, ma od razu A+. Nie wiem. U mnie ten bóg nadal, kurde, żyje i ma się dobrze i jest genialny, no po prostu, no pikabela wręcz. Ech. Nie powiem, ale jestem wściekły, tak delikatnie rzecz mówiąc, co do tego właśnie bugu, bo... Na jaką cholerę mi pokazuje, że jest A+, czy S, skoro tak czy siak na końcu nie dostanę tego. Taka kijowa podpucha wręcz. Dobra. To gdzie oni są? Już jadą. I ten tu idzie. Muszę dorwać okazję, żeby go uśpić, bo... Bez tego to cały mój plan pójdzie... No, Dido, kurde! Cholera, ma pancerz.
No dali szybciej. O. Cholera za wcześnie. O. Teraz muszę się przedostać do zamka. Jak się przedostanę do zamka, to będę bardzo blisko ukończenia tej misji. Ale jeżeli to spierdolę, to będę wściekły na siebie. No i jest. Że tak daleko. A jeszcze na dodatek go nie przygotowałem do szybkich ucieczek. No, dobrze jest. Genialne wykonanie. Gorzej z ucieczką. Trochę diamentów zebrane, zadanie wykonane. Gorzej będzie z kolejnymi. Stawiam na to, że z tym to będzie jakieś 6 odcinków. Tak mi się wydaje. No chyba, że walka ze Sahalantropisem naprawdę będzie mnie tak mordować, że to się po prostu w głowie nie mieści. No i oczywiście jeszcze jest jedna misja, która jest ekspert, ale ona jest strasznie, strasznie, strasznie męcząca. I długa, sama z siebie już była długa w normalnej wersji, a co dopiero będzie w tym, w ekspercie. No. No chyba, że teraz jak wejdę, to okaże się, że jeszcze jest dodatkowe parę misji i wtedy to na pewno będzie o wiele więcej. Nie. No zobaczymy dopiero później. No. To spadamy. Udało mi się zrobić to po cichu. No to nie była za bardzo wymagająca misja, tylko ten problem był, że te walkery mogły w każdej chwili zauważyć mnie, plus tego kamery. Tylko, że tu już kamery były z bronią w tym zamontowane, więc... Więc tym bardziej byłoby wesoło. No ale, wyszło jak wyszło. Następną misją nie wiem co jest. Czy jedna ze Extreme, czy jednak Substance. Ale... Kto tam wie. No dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Phantom Paina. Ja widzę się tutaj właśnie wtedy, więc na razie i cześć.